to ja na pierwszym planie. Z tyłu za moimi plecami widzicie Państwo pomieszczenie na Tomasza 30 w Krakowie. Tutaj w tym miejscu przez 25 lat funkcjonował słynny, pod moim dowództwem oczywiście, klub Café Filo. Klub niezwykle popularny, zwłaszcza w pewnych środowiskach. Uwielbiali nas głównie urzędnicy. Codziennie przychodził do nas Urząd Skarbowy. Wchodzili i mówili tak, Urząd Skarbowy. Ja mówię, widzę, to już skarbu szukacie tutaj, czy co? A oni mówią, bez jaj. Mówi, kontrola, papiery proszę. No i dawałem im te papiery. A oni wertowali i mówią, co to ma być? Wszystkie są fałszywe. I zwracał się do kolegi, ten urzędnik mówi, Franuś, wypierdalamy stąd, nic tu po nas. Gorzej było oczywiście ze Strażą Miejską, bo byli, zawsze chodzili parami, ona i on. I zawsze mieliśmy problem z rozróżnieniem, kto jest kto. Sprawdzaliśmy tak ich ręcznie, po sprawdzeniu mówimy, co jest. A oni mówią, wszędzie narzygane jest, trzeba z tym coś zrobić, poślizgłam się. Mówiła, powiedziała baba, okazało się, że to później facet. I mówi tak, ten facet do mnie głosem kobiecym, mówi tak, jesteśmy strażą. A ja mówię, to stańcie na straży. I stali przed klubem 11 lat. Na straży, oczywiście. Najbardziej popularni byliśmy w sanepidzie. Cały czas przychodzili, zawsze w sanepidu przychodziła taka blondyneczka, fertyczna bardzo, taka poręczna. I mówi, że uświniona strasznie, bo to urzędnicy sanepidowi zajmują się nieczystościami. Nieczystość ogrzebią w tym i to i brud jakiś, to od razu z bliska. I to przenosi się na taką blondynę i ona też mnie tak jakoś czuć ją troszkę szambo. Ale trzymałem się z daleka i mówię, co? Ona mówi, uśmienione macie szklanki. Ja mówię, tak, bo są niemyte. A, to przepraszam. Mówiła i wychodziła gdzieś. Mówi, i wychodzę. Jak umyjecie, to dzwońcie. No i oczywiście nie dzwoniliśmy, bo nigdy nie byliśmy. No i było jeszcze bardzo przyjemnie ze społecznością pipowską. Pipowscy to byli Państwowa Inspekcja Pracy. Faceci, bardzo charyzmatyczni, to z wdziękiem polskiego Fedfebla wchodził facet, taksował mnie wzrokiem pedała i mówił tak. Zatrudnia pan kogoś, panie Wodku? Ja mówię, dealerów. O, mówi, a barmanów macie? Ja mówię, mam. To pokaż pan ich. Ustawiałem barmanów, 18, w pełnym świetle. I mówię, to są barmani. A mówi, czemu stoją na golasa? Mówi, żeby pan sobie oglądał. Jezu, mówi nagle, co ja widzę? W szeregu widzę czarnucha. No jak można być czarnym całym i na ryju? Mówi, wypierdalam stąd, jest mi niedobrze. Taką cieszyliśmy tutaj się popularnością. Wszyscy tutaj nadawali coś takiego, żeby wchodząc zaraz wyjść. Klub, zatem jak sami widzicie, miał swoją dynamikę, swoją szczególność. Zaraz po wyjściu należało z jakiegoś powodu wychodzić. No i no co?